Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Duchowa Kondycja Polaków. Dziś naszym gościem jest profesor Andrzej Leda z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zaprosiliśmy profesora z rozmaitych względów, ale taką motywem wiodącym tej listy gości, którą w naszym cyklu przygotowaliśmy, są ich publikacje i chcielibyśmy porozmawiać o książce, która właściwie jest na nasz temat. Książce Prześniona rewolucja, ćwiczenia z logiki historycznej. Chciałbym zaraz na początku przeprosić Państwa za nieobecność redaktora Tomasza Stawiesieńskiego. On niestety ma dzisiaj obowiązki służbowe związane z jego pracą w radiu w RDC. Natomiast przysłał nam pytania, także jego duch będzie tu obecny, ja zrobię miejsce i w odpowiednim momencie wywołam, może nie do końca wywołam go, ale przynajmniej te pytania przeczytam, te kwestie, o które on chciał zapytać. Proszę Państwa, książka profesora Andrzeja Ledera dotyczy właściwie historii Polski, takiej najnowszej historii Polski i tego, co z nami się stało w ostatnich tych 60 czy 70 latach, co się wydarzyło właściwie między 1939 a 1956 rokiem. Teza tej książki jest mniej więcej taka, że my, Polacy, z różnych względów historycznych, niedokładnie zorientowaliśmy się w tym, co się wydarzyło. Nie bardzo umiemy ująć to, nie mamy narzędzi, nie mamy słów, czy też nie było takich prób, żeby przedstawić, kim jesteśmy my jako Polacy, jaka jest nasza tożsamość. Wiemy, że tożsamość tworzy się poprzez wydarzenia, tożsamość społeczna tworzy się przez wydarzenia społeczne, przez wydarzenia polityczne. Profesor Leder nazwał to wydarzenie konstytuujące, czy też tworzące sytuację duchową, jeśli tak można powiedzieć, w której my się tutaj znaleźliśmy, w której istniemy, prześnioną rewolucją. W związku z tym moje pierwsze pytanie. Co to jest prześniona rewolucja? Prześniona rewolucja to jest rewolucja, która została doświadczona jak takie wydarzenie, które się zdarza we śnie. I taka jest geneza tego tytułu. Natomiast użycie tych dwóch słów, prześniona i rewolucja, wymaga prawdopodobnie dłuższego tłumaczenia. Przede wszystkim rewolucja. To jest, ja stosuję to słowo czy tą nazwę do tego, co zdarzyło się w Polsce między 1939 a 1956 rokiem. Co ogólnie rzecz biorąc nazwałbym unicestwieniem Polski tradycyjnej, takiej jak ona funkcjonowała w II Rzeczpospolitej. Ale Polska, która funkcjonowała w II Rzeczpospolitej, nie była Polską tylko funkcjonującą w II Rzeczpospolitej, była kontynuacją w pewnym sensie pewnej struktury społecznej, która ukształtowała się jeszcze w I Rzeczpospolitej, to znaczy takiej struktury, którą zgodnie z określeniem francuskiej szkoły Annal można nazwać przedłużonym średniowieczem. To znaczy takiej struktury społecznej, w której istnieją bardzo oddzielne od siebie grupy pełniące pewne funkcje społeczne, podstawowe, w których hegemonia polityczna jest skupiona tylko w jednej z tych grup. No, w Polsce to była warstwa ziemiańsko-urzędniczo-inteligencko-wojskowa, i to była ta grupa, która była jednocześnie grupą hegemoniczną w sensie politycznym. Chłopi,
mniej więcej 70% społeczeństwa II Rzeczpospolitej, którzy byli w dużym stopniu wykluczeni z przede wszystkim kulturowej hegemonii, a politycznie byli słabi w stosunku do swojej liczby. No i mieszczaństwo, które w szczególności w centralnej, środkowej, w centralnej, południowej i wschodniej Polsce było żydowskie przede wszystkim, znaczy mówię o drobnym mieszczaństwie. Oczywiście było też mieszczaństwo polskie, szczególnie w poznańskim na przykład, ale ten podstawowy kulturowy paradygmat Polski to jest, powiedziałbym, taki trójkąt Warszawa, Kraków, Kresy. I w tym obszarze dominowało mieszczaństwo i drobne mieszczaństwo żydowskie, które też w gruncie rzeczy do hegemonii politycznej ani samo nie pretendowało, ani nie miało żadnych szans. I ta struktura społeczna była niezwykle trwała w gruncie rzeczy i stanowiła jeden z ogromnych problemów II Rzeczpospolitej, problemów w sensie takim modernizacyjnym. To, co się stało od 1939 roku, to znaczy od momentu, kiedy do Polski weszli przede wszystkim Niemcy i Rosjanie z drugiej strony, to było rozbicie tego dotychczasowej struktury społecznej. Przede wszystkim Niemcy dokonali tutaj pierwszych aktów rewolucyjnych, mianowicie unicestwili strukturę państwa polskiego i unicestwili Żydów polskich, mieszczaństwo żydowskie. No a potem przyszli Rosjanie i unicestwili, może nie w sensie fizycznego wymordowania, ale jako klasę społeczną, tą warstwę ziemiańską i urzędniczą i inteligencką, która dotychczas Polską rządziła. I te na miejsce tych dwóch grup weszli przedstawiciele przede wszystkim warstwy chłopskiej, którzy dokonali ogromnego awansu, częściowo przejmując i majątek, i miejsca w strukturze społecznej, które zostały opuszczone przez Żydów, częściowo zajmując w nowym aparacie władzy, który Stalin w Polsce wprowadzał, miejsca dotychczasowej elity, która wywodzącej się z dworu ziemiańskiej. No a potem nastąpiła forsowna industrializacja, która służyła interesom Związku Radzieckiego, a przede wszystkim jego militarnym planom, ale miała też społeczne skutki, mianowicie do miast została przeniesiona duża część tej warstwy wiejskiej. W związku z tym w 1956 roku już około 50% społeczeństwa polskiego mieszkało w miastach. Czy to właśnie tworząc tą nową warstwę mieszczańską, którą tak nazywam, mimo tego, że to była przede wszystkim urzędnicza taka warstwa stworzona przez PRL, albo po prostu ludzi pracujących w fabrykach, robotników. Jeżeli używam słowa rewolucja, to używam jej w takim sensie, w jakim ono zostało zaproponowane, przede wszystkim w tradycji stworzonej przez Hannah Arendt. Rozwijał ją taki amerykański historyk Martin Malia, który i ta jest tradycja, która mówi nie o rewolucji w takim sensie marksowskim, to znaczy w rewolucji proletariackiej, tylko mówi przede wszystkim coś takiego. Ogólnie rzecz biorąc, jedyne rewolucje, które się udały w świecie, to są rewolucje mieszczańskie. To znaczy istnieją społeczeństwa, które są agrarne, zwykle mają strukturę feudalną albo kolonialną, i istnieją społeczeństwa mieszczańskie, w tych pierwszych dominującą warstwą jest ziemiaństwo, latyfundyści, różnego rodzaju posiadacze ziemscy i cała struktura społeczna jest zbudowana wobec tego rodzaju relacji, jaką tworzy folwark. W tych drugich dominującą grupą są mieszczanie, kapitalizm jest podstawową formą funkcjonowania tego społeczeństwa i właściwie jedyne rewolucje, które się dotychczas, tak jak wcześniej mówiłem, zdarzyły, to były takie rewolucje, które przeprowadzały społeczeństwo z tych pierwszych do tych drugich. I właśnie tego rodzaju rewolucją, jak sądzę, była ta prześniona rewolucja, o której mówię. A prześniona ona jest przede wszystkim dlatego, że większość rewolucji posiada pewien podmiot rewolucyjny. To znaczy jest ktoś, kto w społeczeństwie mówi, my zrobimy tak, że właśnie obalimy władzę tych, a wprowadzimy władzę tych, odbierzemy majątki tym, a damy tam majątki komuś innemu i tak dalej. Taka wzorcowa rewolucja francuska zrobiła to w sposób bardzo wyraźny
i jednocześnie ustanowiła taką hegemonię polityczną mieszczaństwa francuskiego, która to hegemonia polityczna powoduje na przykład do dzisiaj to, że w stosunkowo słaby ekonomicznie kraj, jakim jest Francja, jednocześnie ma ogromne ambicje polityczne i je skutecznie realizuje. Przemówienie prezydenta Hollande'a na szczycie klimatycznym jest świetnym przykładem, gdzie on mówi: Francja proponuje kartę praw i od razu mamy wielką uniwersalny projekt, który sobie daje prawo, jak gdyby ten podmiot polityczny, jakim jest francuskie mieszczaństwo, ogłosić. W Polsce nic takiego się nie zdarzyło. Żaden podmiot polityczny nie wziął odpowiedzialności, polski podmiot polityczny nie wziął odpowiedzialności za te rewolucyjne skądinąd wydarzenia, które się zdarzyły. Pierwsza część tej rewolucji, czyli zagłada Żydów, została dokonana rękami niemieckimi, czy Niemcy jej po prostu dokonali, żeby tu nie było żadnych dwuznaczności, chociaż oczywiście Polacy w jakiś sposób tam uczestniczyli w części tych wydarzeń, a poza tym weszli do tych majątków, które Żydzi zostawili. No a ta druga część została dla odmiany dokonana rękami częściowo komunistów polskich, ale w ogromnym oparciu o no, po prostu NKWD rosyjskie. I w związku z tym znów podmiot polityczny, który tego dokonał, nie uzyskał wewnętrznej legitymizacji w Polsce. Ten fakt powoduje, że oba te wydarzenia są w Polsce opowiadane przede wszystkim w takiej retoryce: naród polski, który walczył z okupantami różnego rodzaju, jakby zupełnie bez analizy społecznych konsekwencji, społecznej zmiany, która była absolutnie fundamentalna, która się dokonała w tym okresie i jej konsekwencji dla współczesnego społeczeństwa. No i w tym sensie ta rewolucja jest prześniona, bo nie ma żadnego takiego podmiotu, który by wziął odpowiedzialność za wydarzenia, które jednocześnie no, są właśnie jak coś w rodzaju koszmarnego snu, który się w Polsce wydarzył. Prześniona znaczy się nieuświadomiona, rozumiem. Nie, bo to nie chodzi o sen w sensie, że ktoś śpi i nie wie, co się z nim dzieje, tylko o sen w sensie takim, że coś mu się śni, zdarzają się różne rzeczy, czyli ja jestem świadomy że coś się dzieje, ale nie mam poczucia sprawstwa. To znaczy, że to jest, wielu ludzi mówi, że to jest często wrażenie we śnie, że dzieją się ze mną różne rzeczy, ale to tak jakbym nie ja robił, one się same jakby dzieją. I to jest właśnie sens tego określenia, bo to jest tak, że w Polsce istnieje pamięć tych wydarzeń oczywiście, a w szczególności w biografiach prywatnych. To znaczy ludzie wiedzą rodzinnie, co się mniej więcej działo, kto co robił we wsiach, ludzie wiedzą, który sąsiad co robił i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest bardzo głęboko tkwi, ale to jest pamięć prywatna, która nie przechodzi do publicznego dyskursu, jest bardzo trudno przekładana na dyskurs publiczny. Mhm. No i w związku z tym to prześnienie, czy to wydarzenie, to, że Polska nie była podmiotem, czy Polacy nie byli podmiotem tego, co się wydarzyło, stanowi o jakiejś sytuacji duchowej, czy kondycji duchowej Polaków. Co można na ten temat powiedzieć? No. Czy innymi słowy, to są także pytania naszego wielkiego nieobecnego Tomasza Stawiszyńskiego, mianowicie on chce się dopytywać o, po pierwsze o możliwość, a później o rezultaty pewnej analizy psychologicznej przemian społecznych. Czy ta książka w jakiś sposób proponuje pewne analizy tego? Tomasz Stawiszyński zakłada taką dość głęboką przepaść pomiędzy tym, co sam nazywa analizami psychologicznymi, a teorią społeczną. Psychoanaliza stosowana zakłada przede wszystkim to, co ja opowiadam, niekoniecznie wymaga tego, żeby od razu używać psychoanalizy. To znaczy właściwie to, co dotychczas opowiedziałem, jest oczywiste nawet bez psychoanalizy. To, gdzie psychoanaliza jest potrzebna, to jest pytanie, dlaczego istnieje tak głęboka trudność w przełożeniu tego doświadczenia indywidualnego czy rodzinnego na dyskurs publiczny. To w tym momencie dopiero zaczynają być potrzebne narzędzia psychoanalityczne.
która nie, psychoanaliza nie jest psychologią, to jest inny typ teorii, które próbują tłumaczyć, dlaczego pewne treści się nie pojawiają w różnego rodzaju sytuacjach. No i zaczynają to tłumaczyć za pomocą takich określeń jak opór, wyparcie itd., itd. I wydaje mi się, że tu jest ten moment kluczowy, to znaczy taki, że no jeszcze trzeba dodać, że współczesna psychoanaliza w szczególności, ta, do której ja się najczęściej odwołuję, czyli ta francuska, polakanowska, zajmuje się przede wszystkim dyskursem, czyli tym, w jaki sposób opowiada się pewnego rodzaju sytuacje czy wydarzenia. Nie zakłada żadnych takich tworów jak nieświadomość albo coś takiego. Po prostu zajmuje się właśnie różnego rodzaju sytuacjami dyskursywnymi. I to podstawowe pytanie, czy podstawowy problem, z którym się boryka tutaj historyk, ja bym powiedział, czy ktoś, kto próbuje zrozumieć tą historię, to dlaczego tak fundamentalne wydarzenie w gruncie rzeczy nie ma swojej narracji. To znaczy ta narracja jest stosunkowo wyparta z dyskursu publicznego. Właśnie, ja może podam dwa przykłady. Miesiąc temu gościliśmy profesora Wetulaniego, który jest ogólnie rzecz biorąc z rodziny profesorskiej z Krakowa. I on opowiadał o 45 roku, 46 był wtedy chłopcem i w Krakowie. On właśnie wtedy, jak był tym małym chłopcem, to on nigdy nie zetknął się z tym, żeby ktoś mówił w ogóle o czymś takim, że na Kazimierzu byli Żydzi, że zostali wymordowani. On się nigdy z tym nie zetknął w tym okresie, w którym dojrzewał. Ja pochodzę z mniejszego i może mniej miasteczka z Krotoszyna i może mniej uświadomionej rodziny, ale sytuacja była taka sama. Ja się dowiadywałem, że w okolicy gdzieś tam jest synagoga, gdzieś tam byli Niemcy. To nie było w żaden sposób ani w szkole, ani w jakichkolwiek tych środowiskach, w których można było coś mówić. Nie był to przedmiot nigdy jakiejkolwiek rozmowy. No, a biorąc pod uwagę, że jednak właśnie w centralnej, wschodniej i południowej Polsce mniej więcej 60-80% ludności małych miast to byli Żydzi, no to rzeczywiście jest tutaj jakiś fakt uderzający, powiedziałbym w tym sensie, i dlatego ten podtytuł Ćwiczenie z logiki historycznej, bo no po prostu to jest taki fakt, który zakłada, że logicznie musiało coś się z tymi ludźmi stać. Logicznie nie można sobie wyobrazić, żeby nikt tego nie zauważył, a jednocześnie cisza. Jednym z takich moich bardzo ważnych doświadczeń po napisaniu tej książki była reakcja prywatna. To znaczy nie to, bo oczywiście miałem sporo dyskusji, debat i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja dostałem też dość dużo listów, najczęściej w formie e-mail, na temat właśnie osobistych historii różnych ludzi. Najwięcej ich dotyczyło właśnie spraw żydowskich, chociaż część też, powiedziałbym, tych spraw ziemiańskich. I najczęściej właśnie ta treść była mniej więcej taka, jak Tadeusz mówił przed chwilą, to znaczy, że na przykład mieszkaliśmy w domu, nigdy nie wiedziałem właściwie skąd ten dom w naszej rodzinie. Próbowałem się dopytywać, ale to jakoś zawsze było zbywane. I potem się zacząłem bardziej dopytywać i wtedy dostałem taką historię, że po wojnie był jakiś pan, który mieszkał z naszą rodziną i ten pan w pewnym momencie wyjechał i on zostawił nam tą kamienicę, ten dom. No i, ale jaki pan? Co za pan? I dlaczego on mieszkał z rodziną? Dlaczego był sam? Dlaczego nie miał swojej rodziny? Gdzie on wyjechał? Cisza. I po dopiero kolejnych dopytywaniach okazuje się, że no pan był Żydem, który się ukrywał, prawdopodobnie był przez tą rodzinę ukrywany, jego rodzina zginęła i wyjechał w pewnym momencie prawdopodobnie gdzieś, gdziekolwiek i zostawił jakby tej rodzinie ten dom. I w tym sensie te opowieści właśnie pokazują taką strefę milczenia na ten temat i też próby przełamywania tej strefy. Żeby dla równowagi opowiem też o takiej historii, która mnie uderzyła w kwestiach ziemiańskich. Mianowicie dostałem też taki list od kogoś, kto pisał o tym, że wywodził się z rodziny ziemiańskiej
i że zawsze zastanawiał go pewien chłód, który w tej rodzinie panował. Kiedy zaczął się nad tym zastanawiać też po przeczytaniu tej książki, to doszedł do wniosku, że ci przodkowie, utraciwszy swoich poddanych, przenosili na dzieci stosunek, jaki mieli wcześniej do poddanych, czyli pewnego rodzaju. Ja nie wiem, czy psychologicznie się to trzyma kupy, ale pokazuje po prostu, jakiego rodzaju refleksje uruchamia takie właśnie próba włączenia w dyskurs swojego osobistego doświadczenia. Jednym z pojęć, które używasz w książce, jest takie pojęcie jak imaginarium, sfera symboliczna, taka jakaś przestrzeń wyobrażeń i symboli. No, moje pytanie dotyczy tego, jaką rolę pełni to w twojej analizie, to znaczy jak to jest, czy to, co my mamy w głowach, no, jest tworzone przez jakiś zespół symboli, wydarzeń, czy to jest przestrzeń, która może ulec gwałtownej zmianie, to o tym mówisz w kontekście rewolucji, to znaczy rewolucji, która, czy też no, takich sytuacji wykluczenia ze sfery symbolicznej osób, albo i częściowego wykluczenia. Masz na kilka słów na ten temat? Znaczy samo w ogóle to pojęcie, znaczy one mają dwie różne genezy i to są dwa różne pojęcia. Imaginarium to jest pojęcie wywodzące się z tradycji anglosaskiej. Wprowadził je taki filozof, w ogóle filozof, a w szczególności filozof społeczny Charles Taylor. I on mówi o imaginariach społecznych. To jest takie pojęcie, które mówi, że to jest to wszystko, co powoduje, że nasze praktyki społeczne mają dla nas wzajemny sens. To znaczy, że mamy podobne wyobrażenia na temat sensu różnych naszych działań. Że jeżeli ktoś wchodzi, powiedzmy, już mówię o najprostszej sytuacji, do sklepu i stoi za ladą ktoś, kto sprzedaje, to między nimi istnieje wspólne wyobrażenie, w jakiej oni są sytuacji. To jest pewne imaginarium, które określa to, że jeden mówi, chciałbym tą sukienkę obejrzeć, a drugi mówi, nie wali go na przykład w głowę, tylko mówi, proszę bardzo. Dzięki temu jakoś wspólnie funkcjonują. Zupełnie inaczej było, gdyby ktoś wszedł do drugiej osoby do domu i powiedział, chcę tą sukienkę obejrzeć, to w tej sytuacji narażałby się na różnego rodzaju represje. I oczywiście imaginaria społeczne obejmują sobą dużo więcej i dużo bardziej skomplikowanych sytuacji. I odpowiednikiem tego pojęcia, które wywodzi się znowu z francuskiej teorii, przede wszystkim strukturalizmu i poststrukturalizmu, jest właśnie pole symboliczne. To pojęcie funkcjonuje w bardzo wielu różnych teoriach, czy u wielu różnych współczesnych teoretyków, Foucault, czy Bourdieu, czy właśnie Jacques'a Lacana. I ogólnie rzecz biorąc, ono mówi mniej więcej tyle, że tak naprawdę to, jak postrzegamy świat, jest w dużym stopniu uwarunkowane pewnego rodzaju układem wcześniej przyjętych symboli, które są nam przekazywane od właściwie najwcześniejszego wieku wraz z językiem przede wszystkim. Znaczy język jest nosicielem tych wszystkich struktur symbolicznych. To jest w ogóle w XX wieku dość powszechnie przyjęta teza, że my nie postrzegamy świata takim, jak on jest, tylko takim, jakim w dużym stopniu nasze możliwości językowe nam umożliwiają. Inny filozof Wittgenstein mówił, granice mojego języka są granicami mojego świata. I w tym sensie, jeżeli mamy pewne pola symboliczne, czy właśnie takie narracje, czy imaginaria, które pewną rzeczywistość opisują, to będziemy mieli naturalną tendencję, żeby tą rzeczywistość czy procesy w niej postrzegać poprzez te właśnie struktury. Czyli na przykład, jeżeli mamy takie wyobrażenie, że ogólnie rzecz biorąc zawsze na Polskę najeżdżają zewnętrzni wrogowie, najczęściej są to albo Rosjanie, albo Niemcy i zwykle znajdują się pewni zdrajcy, którzy z tymi wrogami współpracują i najczęściej to są Żydzi, to będziemy różnego rodzaju sytuacje
polityczne, czy społeczne, czy wydarzenia historyczne łatwo postrzegać przez pryzmat tego rodzaju pola symbolicznego, czyli że właśnie tutaj działają jacyś najeźdźcy czy okupanci, którzy znaleźli sobie zdrajców, którzy z nimi współpracują, trzeba tych zdrajców ukarać. I no, powiedzmy, mogą istnieć różne te pola symboliczne i oczywiście porządkujemy rzeczywistość w jakoś tam w zgodzie z tymi polami symbolicznymi. I w gruncie rzeczy tylko te wydarzenia, które się wpiszą w tego rodzaju pola symboliczne, czy imaginaria, odgrywają rolę dla budowania tożsamości narodowej, czyli czy w ogóle tożsamości jakichś wspólnot. Czyli na przykład bardzo tu jest ciekawa historia Solidarności, bo Solidarność z jednej strony jest jednym wydarzeniem epokowym. I ci, którzy ją pamiętają, zwykle mają świadomość, że coś się wielkiego wydarzyło. Jedni mogą być bardziej za, inni mogą być bardziej przeciw, ale ogólnie rzecz biorąc, otóż w polską świadomość historyczną Solidarność się tak bardzo nie wpisała. Znaczy stan wojenny się dużo bardziej wpisał, powiedziałbym, niż Solidarność jako wydarzenie, ponieważ Solidarność była zwycięstwem, stan wojenny był klęską. Polska tożsamość jest zbudowana raczej na celebrowaniu klęsk niż na odnoszeniu zwycięstw. W związku z tym zwycięstwo i konstruktywny okres Solidarności jest w dużym stopniu zatarty i przysłonięty klęską i cierpieniami związanymi ze stanem wojennym. To jest w dużym stopniu działanie imaginarium. I wracając do tej historii, o której opowiadam, czyli tej okresu 39-56, wydarzenia, które wtedy się zdarzyły, były tak dziwne, ja bym powiedział, z punktu widzenia takiego typowego polskiego imaginarium, że one mogły zostać tylko opowiedziane w tej tradycji właśnie źli okupanci, dobrzy Polacy, my się bronimy i odnosimy moralne zwycięstwo, nawet jeśli ponosimy całe mnóstwo klęsk. I te aspekty, które na przykład dotyczą historii społecznej polskiego społeczeństwa, nie mają w polskiej tradycji dobrego języka, żeby móc zostać opowiedzianymi. Chociaż historycy skądinąd to wszystko bardzo dokładnie opisali, bo w, że tak powiem, książkach historycznych to wszystko tkwi. No właśnie, moje pytanie w takim razie będzie szło w tym kierunku, jakie są możliwości modyfikacji, to znaczy tych schematów myślowych, tych schematów percepcyjnych, poprzez które my postrzegamy rzeczywistość. Czy to polityka historyczna, czy nie wiem, rewolucja. Znaczy, rewolucji nikomu specjalnie nie życzę, natomiast co do polityki historycznej, ja myślę, że każdy akt opowiadania historii jest pewnego rodzaju polityką historyczną, to znaczy jest też pewnego rodzaju pozycjonowaniem się we współczesnym układzie sił w społeczeństwie. Wydaje mi się, że to, co jest w większości społeczeństw potrzebne, jedne w tej sprawie różne społeczeństwa są w różnych punktach w tej sprawie, to jest próba właśnie dokonania jakiegoś takiego wzbogacenia swojego pola symbolicznego przez różne narracje, które, czy właśnie różne opowieści, które w tym polu nie są do końca obecne albo w ogóle nie są obecne. To znaczy, że włączenie tego wszystkiego, co wydarzyło się między 39 a 56 rokiem we wspólną narrację, czy wspólną opowieść, przede wszystkim powoduje, że to pole się staje dużo bogatsze i w związku z tym może lepiej, moim zdaniem, definiować wiele różnych współczesnych też sytuacji. Mówię to też w dyskusji do takiej oświeceniowej wizji, że jeżeli się podejmie odpowiednią edukacyjną pracę, to zaraz wszystko się zmieni. To ja akurat aż tak optymistyczny nie jestem. Bo te historie innych państw, one jednak wskazują, że no, te gwałtowne wydarzenia jakby konstytuują tożsamość i dają tą przestrzeń, do której tu przywołałeś Francję, rewolucję francuską, która później, no, konstytucja Stanów Zjednoczonych. Są jakieś gwałtowne wydarzenia, które nadają jakby ten bieg sprawom, tworzą nową wyobraźnię. Czy nie jest tak, że tego typu wydarzenia, bo my troszeczkę jesteśmy teraz, nie chciałbym za bardzo drążyć tego tematu, ale jesteśmy w takim okresie gorączki politycznej, w której nie wiem, czy właśnie nie o to chodzi, żeby
dokonać pewnej rewolucji w płaszczyźnie symbolicznej w naszym kraju, żeby wytworzyć pewien nowy paradygmat i on musi w związku z tym mieć troszeczkę charakter rewolucyjny i przełomowy, żeby zmienić pewien paradygmat myślenia o wszystkim, co się w naszym kraju dzieje. Znaczy najpierw może się odniosę do aktualności, a potem do tego bardziej ogólnego pytania. Wydaje mi się, że oczywiście jest coś takiego, próba zmiany pewnego paradygmatu, ale ta zmiana raczej ma polegać nie na stworzeniu nowego, czy rozszerzeniu w ogóle jakby tego pola symbolicznego, tylko raczej powrotu do najbardziej tradycyjnej formy pola symbolicznego. No to ta figura Polski cierpiącej i różnego rodzaju wrogów, którzy ją otaczają, wydaje mi się jako tak w jakiś sposób fundamentalna, dlatego to jest powrót do pewnego i symboliki, która jest najgłębiej, myślę, zakorzeniona w polskim myśleniu. Natomiast oczywiście niektóre wspólnoty czy narody miały to szczęście czy nieszczęście, że były podmiotami swoich rewolucji, tak jak dałeś tu przykład Francji czy Stanów Zjednoczonych, i tam rzeczywiście zwykle dokonał się taki akt upodmiotowienia symbolicznego, który zaowocował powstaniem takich mocnych symboli jak Konstytucja Amerykańska czy Francuska Deklaracja Praw. Ale to nie jest typowa historia, to znaczy większość społeczeństw tak naprawdę dość pasywnie przechodzi tę rewolucję, o której tutaj mówię, czy o której mówiła przede wszystkim Hannah Arendt, czyli przejście od tradycyjnych społeczeństw agrarnych do społeczeństw kapitalistycznych, mieszczańskich. I nawet w Europie najpotężniejsze aktualnie państwo europejskie, czyli Niemcy, były w gruncie rzeczy zrewolucjonizowane z zewnątrz, to znaczy rewolucja weszła tam z wojskami Napoleona. I zresztą w dużym stopniu historia polityczna Niemiec to jest próba poradzenia sobie z tą właśnie narzuconą z zewnątrz rewolucją. I w tym sensie powiedziałbym, że o ile każde społeczeństwo do swojej rewolucji i tak w końcu jakoś się odnosi, to niekoniecznie ona musi wyprodukować tego rodzaju symbolikę, jaką znamy z Francji czy ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo ciekawy tu jest przypadek Rosji, bo to jest kraj, który przeżył swoją własną podmiotową rewolucję. Czy ona rzeczywiście wyprodukowała kapitalistyczne społeczeństwo, to ja mam dużo wątpliwości. Różni analitycy tego rosyjskiego społeczeństwa mają sporo wątpliwości. Czy można Rosję nazwać społeczeństwem kapitalistycznym w takim sensie, w jakim mówi się o społeczeństwach kapitalistycznych w wielu innych miejscach świata. Nawet chińskie społeczeństwo jest chyba bardziej współcześnie kapitalistyczne niż rosyjskie. Pytanie, czy rosyjskie społeczeństwo właśnie nie jest takim skokiem od feudalnego do feudalnego przez komunistyczne po drodze. Ale to już, tym się nigdy nie zajmowałem, aż na tyle Rosji nie znam, żeby umieć odpowiedzieć na takie pytanie. No zastanawiam się nad tą taką, no takimi próbami, jakie w Polsce się pojawiają, jakiejś odpowiedzi na ten dominujący, jakby to powiedzieć, ten paradygmat myślenia właśnie Polski, która jest w stanie zagrożenia, to nas mobilizuje. W związku z tym, no my jesteśmy, jakoś tam możemy, czy będziemy w przyszłości ofiarami, w związku z tym, no to jest ten paradygmat, do którego teraz chcemy, znaczy istnieje pewna tendencja, żeby wracać. Natomiast zastanawiam się nad proponowanymi alternatywami dla tego sposobu, bo ja rozumiem to w taki sposób, że sfera symboliczna zarządza ludzką wyobraźnią i że praca w tej dziedzinie jest istotna w jakiś tam sposób. Może jest nieefektywna. I jakie są propozycje, z którymi my się zetknęliśmy? Pewien taki mit modernizacji kraju, czy też powrotu do świata zachodu, okcydentalizacji, później także no, takiego zwykłego no, bogacenia się, to znaczy dobrobytu, otwarcia. To są te wszystkie właśnie te wartości, które są proponowane jako alternatywa. Jak to jest z ich skutecznością, czy też jałowością? One są takie bardzo technokratyczne, nie porywają serca.
Chociaż ja bym powiedział, że wydaje mi się, że ten mit modernizacyjny jest dość jednak w Polsce silny. To znaczy, no nawet powiedziałbym, że ta przedwczorajsza demonstracja pokazuje, że mimo, że ona nie miała właściwie takich stricte politycznych haseł w sensie właśnie mobilizacji w imię jakichś wielkich ideałów, to właśnie jej podstawowym hasłem było takie przynależymy do Zachodu, który respektuje zasady demokracji i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie wydaje mi się, że ta retoryka modernizacyjna jest dość silna w Polsce, natomiast jej moim zdaniem słabością jest właśnie nieosadzenie w rzeczywistej materii historycznego doświadczenia. To znaczy, że poza 89 rokiem, do którego ona się najczęściej odwołuje, czyli do tej zmiany politycznej, którą przyniósł, no powiedzmy, rząd Mazowieckiego i Okrągły Stół, to jej takie zaplecze oparte w historii bezpośredniej, najnowszej historii Polski jest dość słabe. I wydaje mi się, że między innymi dlatego tak łatwo mobilizować też bardzo dużą siłę przeciwko tej retoryce modernizacyjnej, taką tradycjonalistyczną, ponieważ ona jest taka, powiedziałbym, nieco abstrakcyjna, no trochę tak jak moda na sushi w Polsce, która jest dość silna, a jednocześnie no taka trochę, powiedziałbym, z sufitu. No chociaż sushi potrafi być smaczne. Wiele rzeczy. Ja bym powiedział, że gęś pieczona też potrafi być smaczna, ale no, ale mody nie są silnie osadzone. Nie są oparte wyłącznie na smaku różnych potraw, tylko na tym, co one symbolicznie pokazują, mody kulinarne. W tej swojej książce przebiegasz historycznie także ten czas po, już w tak większym skrócie, po 56 roku, co tam się wydarzyło, w jaki sposób zostało wytworzony jakiś rodzaj mieszczaństwa związany z Odwilżą 56 roku i tak jakiejś tam swobody funkcjonowania tych środowisk artystycznych, literackich i tak dalej. No i może kilka słów na ten temat. Tak naprawdę ten proces, który bym określił jako rewolucyjny, to znaczy polegający na fundamentalnej zmianie i struktury społecznej w takim materialnym, fizycznym sensie i próbie rozbicia tego tradycyjnego pola symbolicznego polskiego, no to właściwie to się skończyło w 56 roku, to znaczy ta stalinowska próba zresztą była moim zdaniem bardzo słaba i nieskuteczna, między innymi dlatego właśnie, że była w dużym stopniu kalką z wzorców rosyjskich i no po prostu nie była zbyt głęboko zakorzeniona w takim polskim sposobie myślenia. I natomiast to, co się stało po 56 roku, to wydaje mi się, że właśnie ta warstwa takiego nowego mieszczaństwa, które jeszcze było bardzo urzędnicze w tym okresie, zaczęła szukać zupełnie innej tożsamości. To znaczy, że odeszła w dużym stopniu od tego narzuconej przez komunizm retoryki rewolucyjnej i zaczęła szukać, właściwie te poszukiwania szły w dwóch kierunkach. Jeden kierunek to był kierunek, to się w dawnych czasach określało raczej Paryż, a nie Moskwa, czyli że próba takiego wpisywania się w różnego rodzaju nurty kulturowe Zachodu, ale w szczególności te pewne właśnie takie mody, powiedziałbym, wówczas jeszcze europejskie bardziej niż amerykańskie. A drugi nurt to było taki tradycjonalizm, to znaczy powrót do wzorców, no to takim symbolem tego jest 40-latek, który tam sobie wiesza portret przodka i Łuki w mieszkaniu, tym takim w blokowisku wycina. I to, co było ciekawe, w szczególności z punktu widzenia inteligencji odradzającej się, to było to, że już po 56 roku presja ideologiczna tak naprawdę była bardzo słaba w Polsce. To znaczy, że ideologia komunistyczna, mimo tego, że formalnie panowała i tam na uczelniach trzeba było chodzić na marksizm i leninizm, to w gruncie rzeczy była już bardzo słaba, to znaczy nie miała dużej siły perswazyjnej. A z drugiej strony szachowała Kościół. W związku z czym zrobiło się takie puste pole trochę.
I to powodowało, że był to okres też bardzo ciekawych poszukiwań intelektualnych. Mimo tego, że istniała cenzura i te wszystkie historie, to wtedy powstało bardzo dużo różnych ciekawych nurtów w kulturze polskiej. No, w drugiej połowie lat 60. nurt tradycjonalistyczny zdecydowanie wziął górę. No, 68 rok był ugruntowaniem pozycji tego nurtu. Już 70. lata są takim, powiedziałbym, okresem dominacji raczej takiej tradycjonalistycznej kultury. Ale nadal mającej różne aspekty, jak na obóz komunistyczny, to dość dużą różnorodność. Natomiast politycznie to moim zdaniem to był okres, w którym tak naprawdę trwała pewnego rodzaju walka o hegemonię pomiędzy tym nowym mieszczaństwem, a robotnikami, którzy skądinąd nie wiadomo dlaczego uznali, że naprawdę mogą do tej hegemonii się dobijać, bo jak wiadomo na razie nigdzie na świecie im się to nie udało. Skutki tej walki to jest ewidentne zwycięstwo mieszczaństwa, to znaczy Polska aktualnie jest krajem, w którym rządzi hegemonicznie mieszczaństwo. Czyli sojusz Wilczka i Balcerowicza. No można to tak określić, tak. No ja to przeczytałem tutaj. Ja napisałem sojusz Wilczka i Balcerowicza, to może przeczytam. Dogadali się więc i ustanowili hegemonię mieszczaństwa, której wyrazem był najpierw Wilczek, a potem Balcerowicz. No tak. Wprowadzono taki ustrój ekonomiczny, który dla mieszczaństwa jest najlepszy przy wszystkich wadach tego, jak państwo polskie go realizuje. No tak, to nie tyle sojusz Wilczka, tylko że zapoczątkował to już Wilczek jeszcze w okresie hegemonii czy dominacji partii komunistycznej, a potem zrealizował Balcerowicz już po wprowadzeniu demokracji. Bo tutaj ciąg dalszy jest jeszcze ciekawszy. Mieszczaństwo wzięło realnie władzę i osiągnęło ogromną korzyść polityczną, to znaczy władzę ustabilizowało. Nie czuje się jednak w prawie. Przez historię Donald Tusk będzie rozpoznany jako świetny przedstawiciel tej klasy. Sprawny, posiadający wszystkie pozytywne cechy nowoczesnego mieszczanina, obdarzony wybitnym talentem politycznym, który pozwolił mu coś w Polsce niebywałego, ustabilizowanie władzy na dwie kadencje parlamentarne. Jednocześnie okazał się politykiem pozbawionym poczucia legitymizacji wewnętrznej wystarczającej dla rozwinięcia pełnego rozmachu projektu społecznego czy wręcz cywilizacyjnego, projektu osadzonego na nowym uniwersum symbolicznym. Czemu do nas Tusk nie czuł się w prawie? Dlaczego? Te wnioski? Bo to są wnioski z jakichś analiz. Właśnie myślę, dlatego, że cały ten okres głębokiej przemiany społecznej, w której polskie społeczeństwo wyszło z tego przedłużonego średniowiecza, jak to nazywam za analistami, a weszło w świat nowoczesnego kapitalizmu, czy proces, który się zaczął w 1939, a właściwie skończył w 1989 roku, czyli trwał mniej więcej 50 lat, jest tylko częściowo legitymizowany przez no właśnie taką opowieść, czyli wzięcie podmiotowej odpowiedzialności za nią. Mianowicie tylko w tej części, no powiedzmy, 80. lat, 89. roku i potem wprowadzenia demokracji. Natomiast cały ten proces wcześniejszy, z którego wywodzi się w dużym stopniu polskie współczesne mieszczaństwo, czyli większość prawdopodobnie z tu obecnych na tej sali, jest delegitymizowany i nigdy żaden działacz opozycji demokratycznej nie próbował wręcz go legitymizować, może poza Jackiem Kuroniem kiedyś tam i Karolem Modzelewskim. I w tym sensie jest stosunkowo łatwo tej stronie przeciwnej, Jarosławowi Kaczyńskiemu, mówić, że to wszystko komuniści, bo w pewnym sensie tak, to znaczy w pewnym sensie genealogia tej całej tej warstwy to są ludzie, którzy uzyskali swoją pozycję społeczną dzięki tej rewolucji, którą przynieśli na bagnetach komuniści czy Armia Radziecka. Kaczyński też, ale to wcale nie znaczy, że on musi do swojej osobistej biografii się odwoływać, bo on się odwołuje do przedwojennej Polski. On siebie uważa za plenipotenta Polski przedwojennej i w związku z tym on mówi, ja nas
ponad tą rewolucją, która się dokonała od 1939 roku, przeprowadzę z powrotem do tej Polski przedwojennej. To oczywiście jest czysta mitologia. Po pierwsze, to jest niemożliwe ze względu na to, że społecznie jest to niemożliwe, ale po drugie, tak naprawdę, i to akurat o tym pisze Edwin Bendyk bardzo interesująco, to jest w gruncie rzeczy polityczny spór między takim mieszczaństwem, czy odłamem mieszczaństwa, czy warstwy średniej, powiedziałbym bardziej konserwatywnej, tej tradycjonalistycznej i też niezbyt gotowej do ścigania się w tym globalistycznym wyścigu. Moim zdaniem świetnym reprezentantem tej warstwy jest ten browarnik, który jak Michalczewski mówił, że tam jemu geje nie przeszkadzają, to ten browarnik powiedział, a co to za łobuz ten Michalczewski i tak dalej, i tak dalej. Nie pamiętam, z jakiej on jest miejscowości, ale on rzeczywiście moim zdaniem reprezentuje ten współczesny, taki bardziej powiedziałbym prowincjonalny polski kapitalizm i on oczywiście wspiera właśnie Kaczyńskiego. A naprzeciwko jest ten taki kapitalizm korporacyjny, który chce się ścigać z resztą świata, który chce się wpisywać, który chce modernizacji i tak dalej, i tak dalej. I chce jeść sushi. Przez 25 lat rządził ten drugi, ten od sushi, wielkomiejski powiedzmy, a teraz do władzy doszedł ten pierwszy. Ale to są, tak naprawdę to jest bitwa pomiędzy dwoma odłamami klasy średniej i moim zdaniem to, co się Kaczyńskiemu bardzo chytrze udało, to, że on sprzedał to jako działanie na rzecz tak naprawdę ubogich, czy tam klas słabszych robotników tam, i tak dalej, związkowcy go popierają. Moim zdaniem oni będą największymi przegranymi tego całego procesu, ale to dopiero za parę lat się przekonają. No właśnie. W tej książce także pojawia się w kilku słowach twój opis czy stanowisko, przedstawienie problemu czy losu lewicy polskiej, która no właściwie może się dopiero zbudować, bo się jakoś tam rozpadła. To trochę wiąże się też z problemem miejsca, obecności katolicyzmu w duszy Polaka. Jak to właściwie jest, mógłbym połączyć te dwa tematy w moim pytaniu. No, jeśli już przywołujemy Jarosława Kaczyńskiego, bardzo niedawno ogłosił, że Polska bez katolicyzmu, katolicy z Polską, to jest jakaś tam reminiscencja tej właśnie hasła Polak-Katolik. One mają bardzo różne znaczenia oczywiście, mogą być wykluczające, że jak ktoś nie jest Polakiem, ale są też bardzo łagodne wersje tego, na przykład Adama Michnika, zupełnie w innym sensie, ale coś takiego, że tradycja polska, polska kultura jest tego typu, że praktycznie nie ma żadnych nośników takich właśnie symbolicznych poza katolicyzmem, więc w tym sensie to jest rzecz, którą trzeba przynajmniej przyjąć do wiadomości, a mówimy teraz, znaczy pytanie moje dotyczy tej perspektywy lewicowej, która z tego, co czytam w książce, powinna mieć jakąś dawkę antyklerykalizmu. Więc z jednej strony, jak to jest z tą tożsamością kulturową Polaków, czy ona bez katolicyzmu się nie obejdzie w ogóle, czy może istnieją jakieś, no nie wiem, nurty, czy też kulturowe funkcjonowanie Polaków, polskości właśnie w warstwie symbolicznej, ale niekoniecznie powiązanej z katolicyzmem. A druga kwestia to są te rady, projekty dla lewicy. Może zacznę od lewicy. Znaczy w Polsce lewica miała genealogię paradoksalnie ziemiańską. To znaczy, jak wiadomo, Polska Partia Socjalistyczna, która była najbardziej, powiedzmy, z jednej strony rdzenną, a z drugiej strony lewicową partią, była w dużym stopniu utworzona przez różnego rodzaju inteligencję, drobną szlachtę i tak dalej, z urzędników z Krakowa głównie, to tam z okolic. I oczywiście istniały też ośrodki robotnicze, prawdziwe, takie jak Łódź czy tam Zagłębie Śląsko-Dąbrowskie. I one, jak gdyby, przede wszystkim one miały często dużo bardziej komunistyczną orientację, a nie socjalistyczną, a po drugie
nadal to wszystko była tradycja, która symbolicznie była stosunkowo najsilniej reprezentowana przez tak zwaną lewicową inteligencję, w szczególności w okresie międzywojnia. Niemniej ta tradycja istniała. Ale faktem jest, że to obcięcie głowy, które nastąpiło na skutek tych dwóch najazdów państw totalitarnych, to znaczy Niemiec i Rosji Radzieckiej, spowodowało, że również ta tradycja lewicowa, inteligencko związana z całą tradycją Żeromskiego, Brzozowskiego i tak dalej, czy modernizmu polskiego, futurystów, naukowskiej, no, wszystkich takich spraw, została faktycznie unicestwiona. To znaczy ona też, no, część tych ludzi wyemigrowała, część została wymordowana i tak dalej, i tak dalej. A część została przejęta przez komunistów. I to niesłychanie silnie zdewaluowało tradycję lewicy. To znaczy, dopóki komuniści jeszcze mieli jakąkolwiek legitymizację w społeczeństwie, to jeszcze jako tako chodziło, ale jak oni ją stracili, to również cała tradycja lewicowa znalazła się w załogu. Po 1956 roku próbowali jeszcze, no, tacy ludzie jak Modzelewski i Kuroń, tą tradycję jakoś reanimować. Ale właściwie po 1968 roku, kiedy po prostu ponieśli wielką i sromotną klęskę, ich decyzja polityczna, moim zdaniem, którą najlepiej wyraża właśnie książka Michnika Kościół, Lewica, Dialog, była taka, żeby już sobie dać spokój z tą lewicowością, przechodzimy na pozycję liberalną i dogadujemy się z Kościołem, który staje się jedynym strażnikiem przede wszystkim wartości moralnych, to znaczy coś takiego jak moralność socjalistyczna, jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało po PRL-owskim doświadczeniu, przestało w ogóle funkcjonować w polskim dyskursie. Efekty tego są takie, że dzisiaj, jeżeli są jakieś środowiska lewicowe, to one muszą taki etos lewicy faktycznie odbudowywać z niczego. Bo oczywiście SLD nigdy nie było nośnikiem tego rodzaju etosu. Czy istnieje polskość poza katolicyzmem? Również myślę, że to właśnie wycięcie takiej całej laickiej i lewicowej kultury polskiej, która istniała w okresie międzywojennym, i to, że nowa kultura była budowana w dużym stopniu przez ludzi wywodzących się z tradycji chłopskiej, spowodowało, że katolicyzm w pewnym sensie w PRL wzmógł swoją siłę, a nie ją osłabił. Ale nie mniej, z drugiej strony w Warszawie ponad połowa ślubów zawierana jest jako śluby cywilne. Co to tak naprawdę znaczy? To znaczy, czy proces laicyzacji w Polsce jest głęboko posunięty, czy nie? Na czym polega władza kulturowa Kościoła? To jest ogromny rozdział. Ja osobiście uważam, że jest możliwy projekt polskości, który jest, no, właściwie bez katolicyzmu. Natomiast rzeczywiście on jest dość słabo na razie symbolicznie wyeksplikowany. On funkcjonuje, on istnieje, na przykład taka statystyczna dana jak z tymi ślubami pokazuje, że, no, po prostu tym ludziom ta religia nie jest potrzebna do niczego, a w każdym razie do takiego rytuału, jakim jest wzięcie ślubu. Nie mówię tutaj o ślubach gejowskich. Natomiast to na razie nie jest coś, co można by powiedzieć ma swoją taką kulturową moc, czy właśnie takie mocne pole symboliczne, które by wyrażało się jako taki poważny nurt kulturowy. Myślę, że jeżeli katolicyzm stanie się w ciągu najbliższych lat ideologią państwową, to bardzo przyspieszy ten proces kształtowania się takiego nurtu laickiego polskości. No, zobaczymy. Tego tak naprawdę nie wiadomo w tym. W rozmowach z Agatą Bielik-Robson, jakoś tak wymieniając uwagi, także w książce, która powstała z tych rozmów, ona zwracała uwagę na inny rozwój państw protestanckich, w których laicyzacja, czy proces laicyzacji dokonywał się jakoś tam w bardziej naturalny sposób. I w państwach takich klasycznie katolickich, takich jak Francja teraz, dawno temu, a całkiem niedawno Hiszpania, gdzie model i schemat jest tego rodzaju, że
w bardzo zdominowanych i mamy jednolitych kulturach katolickich próby emancypacyjne wywołują konflikt i zawsze to czy te procesy sekularyzacyjne jakoś tam naturalne w jakimś wymiarze wywołują konflikt, zderzenie, czy o charakterze rewolucyjnym, jak we Francji później te ustawy laickie z początku XX wieku, czy też to, co mieliśmy ostatnie tam kilkadziesiąt lat w Hiszpanii i taką bardzo silną, antyklerykalną przez wiele lat rządzącą ekipę. Czy taka perspektywa i taka prognoza dla Polski, ona w twoich... silne zderzenie i tak, znaczy ja się zgadzam z tą diagnozą o silnym zderzeniu. To znaczy myślę, że w społecznościach, w których, czy w społeczeństwach, w których Kościół katolicki jest tak głęboko zakorzeniony, jak w polskim społeczeństwie, czy we Francji jeszcze powiedzmy w XIX wieku, czy w Hiszpanii na początku XX, to jest pole bardzo silnego konfliktu. Natomiast wydaje mi się, że tu trzeba uwzględnić taką historię polityczną tych społeczeństw. To znaczy, że właśnie we wszystkich tych społeczeństwach przechodzenie od społeczeństw agrarnych do społeczeństw przemysłowych czy też kapitalistycznych rysowało się w dużym stopniu jako konflikt o religię. Ten konflikt polityczny zyskiwał wymiar religijny, co też prowadziło do tego, że w pewnych okresach religia stawała się oficjalną ideologią dyktatur. Tak się stało w Hiszpanii w okresie dyktatury frankistowskiej, tak się stało we Francji w okresie Vichy. I konsekwencje tego zwykle są rujnujące dla religii. To znaczy, że tak naprawdę wielkie, gwałtowne postępy laicyzacji następowały w obu tych społeczeństwach na skutek tego, że religia stawała się narzędziem pewnego rodzaju dyktatury politycznej. Oczywiście Francja ma swoją długą historię laicyzacji, ale mówię w szczególności o XX wieku. Wydaje mi się, że na przykład teraz Polska ma ten problem, znaczy lewicowa Polska ma ten problem, ponieważ ideologia lewicowa czy kultura lewicowa była pretekstem dla bardzo brutalnej dyktatury, to bardzo jest trudno teraz budować pewnego rodzaju etos lewicy. Natomiast myślę, że jeżeli właśnie czeka nas teraz okres, kiedy ideologią państwową stanie się katolicyzm, to będzie bardzo sprzyjało laicyzacji polskiego społeczeństwa, a co najmniej pewnej części tego społeczeństwa, ponieważ właśnie taka była historia tych społeczeństw, w których coś takiego się zdarzyło. Tak, czyli to, ta rzecz dotknie obecnych pięciolatków. Tak, raczej. To znaczy ja w ogóle myślę, że te zmiany, o których mówimy, to jest raczej w długofalowym okresie, a nie w krótko. Zakładając, że młodzież jest zawsze radykalnie przeciw, to będzie przeciw temu, co przez dłuższy czas będzie dominować i denerwować młodzież. To co, może zaprosimy Państwa włączymy do naszej rozmowy. Zapraszam do zadawania pytań, zgłaszania uwag. Ja wróciłam do Pana książki w ten weekend przed spotkaniem i wyciągnęłam taki wniosek, że musi dojść do krwawej konfrontacji. Czy słuszny? No ja nie jestem deterministą historycznym, więc nie wierzę w to, że coś musi się zdarzyć. Może należy dążyć. Nie jestem też zwolennikiem rozwiązań rewolucyjnych w sytuacji, kiedy one nie są konieczne. Natomiast rozumiem, że trochę pani mówi chyba pod wrażeniem sytuacji, znaczy tego, jak głęboki... No właśnie, ja bym powiedział, że to chyba nie jest tylko, czy nawet w głównej mierze treść mojej książki, tylko jakby klimat, który jest aktualnie w Polsce. Problem polega na tym, że krwawe konfrontacje oznaczają zwykle
że są dwie dość dobrze zorganizowane siły, które mają zdolność do prowadzenia konfrontacji. Ja czegoś takiego w Polsce nie widzę, więc raczej nie bardzo wierzę, że w najbliższym czasie mogło dojść do krwawej konfrontacji, poza ewentualnie dużą represyjnością systemu, ale to jest coś zupełnie innego. To znaczy, że nie wierzę, żeby mogło dojść do tego, żeby doszło do no właśnie konfrontacji, czyli że dwie strony, które ze sobą walczą, bardziej widzę możliwość czegoś takiego, że będzie dość nasilona represja. To się może zdarzyć. Chciałam zapytać o zmianę tego paradygmatu, o którym tutaj była mowa dość dużo. Czy źródła tych zmian są zawsze od strony politycznej, czy są jakieś inne ośrodki, w których gdzieś ta zmiana zaczyna następować, zaczyna się zmieniać coś? Czy ja bym powiedział, że te procesy zmiany pól symbolicznych, czyli imaginariów, są takimi procesami, w których różne czynniki odgrywają rolę. Bo po pierwsze musi pojawić się jakiś nowy dyskurs, to znaczy musi się pojawić jakiś nowy sposób organizowania rzeczywistości i tłumaczenia jej po to, żeby można było w ogóle coś zmienić w tym polu symbolicznym. Natomiast jedyne siły, które mają zdolność zmieniania dyskursu publicznego, to są podmioty polityczne. Znaczy to jesteśmy teraz świadkami na przykład kwestii tego, jaki dyskurs będzie nauczany w szkołach. I myślę, że to się tak bardzo nie zmieni, bo i tak ten dyskurs był bardzo patriotyczny, ten nauczany w szkołach, mam dziecko w wieku szkolnym, to widzę. Natomiast na pewno to będzie jeszcze nasilone. I w związku z tym, a jak wiadomo, jednak dyskurs szkolny odgrywa kluczową rolę dla tego, jak się kształtuje wyobraźnia. Dalej mamy całą sferę tego, co jest, że tak powiem, przestrzenią publiczną, symboliczną, czyli co się upamiętnia, nazwy ulic, pomniki, święta różne publiczne i tak dalej. Dalej mamy całą tą sferę, którą kształtuje masowa reprezentacja, czyli to, co się nazywa media, sztuka, kultura i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie tylko te filmy, które się robi, bo robi się na przykład różne filmy, na przykład robi się film Ida, tylko ten film ogląda mało ludzi, a potem robi się inny film, który może obejrzeć dużo więcej ludzi. To, co płynie teraz przez internet i tak dalej, i tak dalej. I suma tych wszystkich jak gdyby procesów jest determinowana jednak przez decyzję hegemona politycznego. W związku z tym, nawet jeżeli już istnieje pewnego rodzaju nowy dyskurs, to dopiero kiedy zmienia się układ sił politycznych, ten nowy dyskurs może zacząć wpływać na ten podstawowy dyskurs publiczny. W tym sensie bez polityki się nie da. Chyba właśnie nie słychać pana. Ja mam taką jedną refleksję, którą po przeczytaniu pana książki. Mianowicie mam takie wrażenie, że na to imaginarium wpływa tam kilka takich czynników, które są jakby ważne. To znaczy, mam tak szczególnie z dzisiejszej sceny politycznej to widać, że tak naprawdę to, co dominuje i wpływa na to imaginarium, to jest pewna inżynieria społeczna. Że tak na dobrą sprawę, jak zwrócimy, znaczy politycy używają pewnych symboli, wyciągają je, ale tak naprawdę po to, żeby zarządzać jakby polityką tak naprawdę. Jeżeli tutaj można podać przykład, czyli mamy, nie wiem, manifestację tam ONR-u i oni palą Żyda ortodoksyjnego, tak? No to tak na dobrą sprawę to jest taka sytuacja, że Żydów nie ma, oni palą Żyda, tak naprawdę wyciągają, tak naprawdę to jest bezsensowne zupełnie, jakby z punktu widzenia społecznego. Natomiast moim zdaniem robi się to tylko i wyłącznie po to, żeby budować wroga, że tak na dobrą sprawę ten wróg to jest właśnie coś, co jest efektywnym narzędziem politycznym. Myślę, że to jest bardzo uniwersalne, no bo jak weźmiemy, nie wiem, katastrofę smoleńską, to jest właściwie dokładnie ten sam mechanizm, który on dominuje, ale myślę, że po drugiej stronie, jeżeli wymienimy antysemityzm, to tak naprawdę to też jest bardzo podobny mechanizm, który w społeczności żydowskiej, która stała się, zlaicyzowała się bardzo i nie ma tego spoiwa, też musi mieć wroga pewnego rodzaju i to widać też w wielu publikacjach, nie wiem,
Normana Finkensteina i tak dalej, Holokaust, to jest podobny mechanizm. I wydaje mi się, że ten taki agresywny dyskurs, który się jakby pojawia, plus jeszcze jest jakiś taki element stabilizowania pewnych aspektów, nie wiem, o których ludzie nie chcą jakby rozmawiać, tak? To, co pan zwrócił też uwagę. Ale też mamy całą historię też do przerobienia, wydaje mi się, nie wiem, ja mam takie wrażenie, że do komuny i tak dalej, że ktoś coś tam, cały proces uwłaszczenia, to jest takie, to się nie wydobywa na przestrzeń publiczną i natomiast to jakby ją dominuje, tą imaginarium. To jest jakby moje takie, jakby tutaj takie pytanie, czy pan się z tym zgadza? Tak, w dużym stopniu się zgadzam. Ja bym tylko powiedział, że politycy oczywiście mają istotną sprawczą siłę, ale jednocześnie są emanacją pewnych potrzeb społecznych. To znaczy, że to nie jest tak, że są tylko politycy, którzy manipulują tam społeczeństwem czy z grupami społecznymi. To jest tak, że politycy wypowiadają pewne głosy, które w społeczeństwie i tak są żywe w jakiś sposób. I jeżeli mówimy o tej sytuacji palenia figury Żyda, to nieprzypadkowo jednak nie spalili Eskimosa albo Szweda, tylko właśnie Żyda. Znaczy, mimo tego, że w Polsce ci Żydzi, którzy są, to są w większości całkowicie zasymilowani, a w ogóle jest ich stosunkowo niewielu, to co się bym nazwał fantazmatem żydowskim, czyli pewnego rodzaju figurą Żyda żyjącą w wyobraźni, Żyda, który jest po pierwsze wyzyskiwaczem, po drugie się ukrywa, to znaczy zmienia nazwisko na nazwisko polskie i manipuluje różnymi osobami i po trzecie robi to wszystko po to, żeby albo zniszczyć Kościół katolicki, albo wyzyskać polskie społeczeństwo, to jest bardzo żywa figura w wyobraźni. Jest taka antropolog, która robiła badania na Podhalu, pani Anna Malewska-Szałygin z Instytutu Antropologii z Uniwersytetu Warszawskiego, robiła ze swoimi studentami badania dyskursu politycznego, który się odbywa na targowiskach, tak, na Podhalu, gdzie tam ludzie z różnymi rzeczami handlują. I to było zresztą bardzo ciekawe też jako doświadczenie wchodzenia takich ludzi z miasta w taką społeczność. Ale już abstrahując od wielu innych ciekawych rzeczy, które z tych badań wynikły, ta wizja Żydów, którzy siedzą w mieście i przekupują polityków, którzy różnych, albo sami są politykami właśnie i się ukrywają pod polskimi nazwiskami, jest absolutnie żywa, aktualna. Jest to jeden z podstawowych mechanizmów politycznych w rozumieniu tych ludzi, którzy tam mieszkają na tym Podhalu. To znaczy, to jest mechanizm, za który uważa się, znaczy, który umieszcza się jako podstawowy mechanizm rządzący w ogóle polityką. No i jeżeli do tego dodać jeszcze ten strach przed tym nowojorskim Żydem, który przyjedzie i zabierze, nie wiem, dom, kamienicę albo cokolwiek innego, to przestaje być tak naprawdę iluzja, to się staje realna siła polityczna, którą bardzo łatwo jest wykorzystać. I oczywiście w każdej społeczności istnieje pewien rodzaj takich fantazmatów, które można wykorzystać do budowania, czy też które, ja bym powiedział, nawet szukają sobie polityków, którzy ich wykorzystają do tego, żeby budować pewnego rodzaju ruch polityczny. Ja bym chciał może jeszcze uzupełnić, ale mnie się wydaje, że jest tutaj pewnego rodzaju mieszanka, dlatego że z jednej strony są takie, to co pan tutaj właśnie mówi o tym tworzeniu, jakby Żyda jako wroga, ale jest zupełnie ten drugi też aspekt, to znaczy na przykład zresztą Żydzi już uważali Polskę za raj, za swój raj, tak, to jest Polin i tak dalej, i jest bardzo dużo jakby semickich klimatów, które mamy i też jakby mamy je do wyboru, nie wiem, Kazimierz Wielki miał najwspanialszą kochankę, to była Ester i tak dalej, także mamy sporo takich różnych klimatów, które też można było wybierać, ale się wybiera właśnie te negatywne, chyba to właśnie celowo. Znaczy myślę, że to też jest wyrazem podziału politycznego w Polsce, to znaczy, że ci, którzy, bo w Polsce oczywiście jest taka tradycja pewnego rodzaju filosemityzmu, chociaż Arthur Sandauer uważał, że antysemityzm i filosemityzm to jest mniej więcej to samo, tylko z różnymi znakami, znaczy widzenie inności przede wszystkim, ale już abstrahując od tego, ta inność rzeczywiście istniała do
39 czy 42 roku konkretnie, ona była po prostu na co dzień obecna. Natomiast ja bym powiedział tak, podziały polityczne właśnie robią się w oparciu o różnego rodzaju takie symboliczne wybory. I to, co bym właściwie pociągnął ten temat w takim kierunku, że tak naprawdę decyzje polityczne i wybory polityczne nie są przesadnie racjonalne. To znaczy one się opierają przede wszystkim właśnie na takich symbolicznych identyfikacjach. Część polskiego społeczeństwa będzie się identyfikowała może nie z filozemityzmem, ale ogólnie takim no, uczciwym, jak w ich rozumieniu, stosunkiem do tej tradycji i mówieniem, że byli na Kazimierzu i że jest ta kultura i wielokulturowa Rzeczpospolita i tolerancja i tak dalej, i tak dalej. A druga część będzie mówiła właśnie spisek żydowski i tak dalej, i tak dalej. I te identyfikacje będą właśnie szły po takich zupełnie symbolicznych znaczeniach, które tak naprawdę we współczesnej Polsce mają i jeden, i drugi minimalne znaczenie, to znaczy i jedno, i drugie, moim zdaniem w każdym razie, tak naprawdę jest nieistotne po prostu. I tak jak mówiłem, oczywiście to dotyczy bardzo różnych społeczności. Żydzi mają całą swoją poetykę tego rodzaju symboliki i fantazmatów różnych, dotyczących chociażby antysemityzmu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no i to pokazał bardzo ważny, choć nie bardzo sympatyczny filozof polityki Karl Schmitt, polityczność buduje się przez pojęcie wroga politycznego. To znaczy, że lubimy to albo nie lubimy, ale w ostatecznym rozrachunku, jeśli wchodzimy w świat polityki, to musimy mieć pewną wizję, z kim walczymy w tym świecie polityki. Bardzo jest trudno budować inny rodzaj polityczności. Ja pozwolę nawiązać do książki Świat się chwieje. Świat się chwieje. I tu jest tego rodzaju zdań. Pana wywiad z Grzegorzem Sroczyńskim. Burżuazja francuska mówiła, my naród, Polska mówi, ja mam kury i kaczki. To jest jakby Grzegorz Sroczyński. Pan odpowiada, nie ma w Polsce tego my i nie ma chęci, żeby za całość brać odpowiedzialność, prócz własnego obejścia. Pytanie, z czego to wynika? Ze słabości. Trochę dzisiaj było powiedziane o tej słabości. Czy mógłby pan dopełnić, bym powiedział, o jaką tu słabość pan głównie postrzega? I teraz drugi fragment jest, króciutko. Jest pana wypowiedź, żeby zrozumieć świat, w którym się żyje i wiedzieć całe jego skomplikowanie, trzeba dość jasno określić miejsce w tym świecie. Czy my faktycznie nie dajemy rady określić swego miejsca w tym świecie współczesnym? I już na zakończenie pytanie jest takie, nawiązując do pierwszego pytania. Czy istnieje możliwość coś takiego w Polsce, aby w kalendarzu zostało odniesione, w sensie tego, co pan mówi, odnotowana data zniesienia pańszczyzny? Ja bym powiedział tak. Gdyby rzeczywiście to się zdarzyło, odpowiadam na trzecie pytanie, to ja uważam, że byłby to naprawdę duży sukces tego rodzaju myślenia, jakie ja próbuję tutaj reprezentować. To znaczy wydaje mi się, że właśnie na przykład zapoznanie no, takiego fundamentalnego dla polskiego społeczeństwa wydarzenia, jakim było zniesienie pańszczyzny. I to, że w Polsce świadomość tego, że no chwalić Boga sześć pokoleń temu mniej więcej, ogromna część społeczeństwa była w niewolniczym stanie. Może w związku z tym coś dorzucę. Nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem i chyba to jest prawda. Gdzieś w 1935 roku chłopi gdzieś tutaj na wschodzie dalej chodzili do pracy, bo nie wiedzieli, że pańszczyzna została zniesiona. Jak mówią Włosi, nie wiadomo, czy jest vero, ale jest bentrovato, czyli że to oddaje pewnego ducha, nawet jeżeli nie wiemy, czy to prawdziwa historia. Ale też na przykład jest we wschodniej Polsce była po zniesieniu pańszczyzny taki rytuał, który polegał na budowie kamieni wolności, to znaczy wioski składały się albo na krzyże wolności, albo na kamienie wolności, które miały upamiętniać właśnie uwłaszczenie.
To, co jest bardzo ciekawe, że one są kompletnie zapomniane. Zarośnięte, zapomniane. I jest taki nurt młodych mieszczan, czyli młodzieży takiej, która odkopuje tą swoją tradycję wiejską. Aktualnie są takie nurty w Warszawie, w Krakowie i w paru innych miastach, wielkich głównie. I oni jeżdżą i tam czyszczą te kamienie i próbują rozmawiać z mieszkańcami tych wsi o tym. Ci ludzie w ogóle nie chcą o tym rozmawiać. Wspomnienie upokorzenia jest czymś, czego się nie chce pamiętać. To znaczy powiedzenie sobie, moi dziadowie byli niewolnikami tak naprawdę, to wcale nie jest fajne stwierdzenie i oni po prostu nie chcą tego pamiętać. I w tym sensie to w Polsce jest bardzo trudne, myślę, nie tylko ze względu na pamięć, no powiedzmy to, że w ogóle polska wyobraźnia jest zdominowana przez pamięć ziemiańsko-szlachecką, ale też przez to, że chłopi wcale nie chcą tego wszystkiego pamiętać. To znaczy ja uważam, że jednym z ogromnych deficytów tego właśnie pola symbolicznego w Polsce jest brak takiej, powiedziałbym, opowieści emancypacyjnej, to znaczy czegoś takiego, co by się zaczynało mniej więcej w okresie uwłaszczenia i pokazywałoby, jak chłopi wchodzili w własność na przykład, jak wchodzili w wolność w ogóle, jak wchodzili, jak z nich się wyłaniał proletariat. To troszkę jest ziemia obytnia. Jak tworzyła się spółdzielczość, czyli umiejętność działania wspólnego. No i potem właśnie ten okres, o którym ja piszę, który był jednocześnie przy wszystkich strasznych rzeczach, które się działy, niesłychanie emancypacyjnym okresem, bo ludzie, którzy handlowali słoniną z Warszawą i się na tym bogacili, tak naprawdę zaczynali wchodzić w zupełnie nowy świat ze swojego świata nędzy. I tak dalej, i tak dalej. I łącznie z tą pierwszą solidarnością, bym powiedział. I w tym sensie brak jest w ogóle takiego całego wyobrażenia tego okresu. Tuż przed zmianą polityczną miałem okazję opiniować dwa scenariusze dotyczące rabacji. Znaczy, ewidentnie pojawił się nurt, który chciałby zacząć opowiadać tę część historii Polski. Ale myślę, że teraz to oni już dotacji nie dostaną na film o rabacji, więc, no, więc jeszcze chwilę poczekamy na ten rodzaj narracji. Natomiast to odpowiedziałem na ostatnie pytanie, ale jakie było poprzednie, bo zapomniałem po prostu. Pan cytował część mojego wywiadu. Były dwa pytania. Pewne o to słabość, prawda, my, naród i prawda, jak w rewolucji francuskiej, a my, bo tam jest powiedzenie, prawda, kury i podwórko. Tak. I drugie pytanie dotyczy rozumienia świata. Rozumiemy świata i to jest też jakby nawiązaniem pewnej słabości, ale dlaczego? Czy prawdą jest, że nie rozumiemy tego? Ja bym powiedział, że co do tej pierwszej sprawy, to jest właśnie kwestia owego takiego upodmiotowienia jako pewnej wspólnoty. Upodmiotowienie jako pewnej wspólnoty, która zwykle dokonuje się w pewnym akcie politycznym, w Polsce nigdy się tak do końca nie dokonało. To znaczy 89 rok, który mógłby taką rolę odgrywać właśnie, został bardzo szybko zakwestionowany jako zdrada okrągłego stołu, ale w dużym stopniu, tak jak już wcześniej mówiłem, dlatego, że rzeczywiście to w pewnym sensie dogadały się dwie frakcje tego nowego mieszczaństwa między sobą. Natomiast już nie mówiąc o tym, co się stało później, czyli tej reformie ekonomicznej, która niezależnie od tego, jak w czysto ekonomicznym sensie miała swoje uzasadnienie, społecznie była nieprawdopodobnie kosztowna. Natomiast jeżeli był moment, kiedy Polacy mieli rzeczywiście poczucie takiej wielkiej podmiotowości politycznej, to właśnie była pierwsza Solidarność i nieprzypadkowo jedyny moment, kiedy w Polsce została wzięta odpowiedzialność za coś więcej niż samych siebie, to było słynne w Szczecinie przesłanie do narodów Europy Wschodniej, kiedy polska Solidarność mówiła: daliśmy wam przykład, my proponujemy wam, żebyście zrobili mniej więcej to samo, co my, czyli się uwolnili. To jest akt upodmiotowienia.
podobny poniekąd do na przykład tego, co zrobiła rewolucja francuska, która mówiła, że uwalniamy naród francuski, ale tak naprawdę niesiemy wolność wszystkim narodom świata, od królów, tyranów i tak dalej, szlachty. Tylko że w Polsce to zostało po 3 miesiącach rozjechane czołgami i już nigdy ten rodzaj podmiotowości nie ukształtował. Energia, którą polskie społeczeństwo miało i z tej rewolucji, o której ja piszę, i potem z tego momentu upodmiotowienia pierwszej Solidarności, głównie poszła w kierunku indywidualnego upodmiotowienia. To znaczy, ja muszę sobie poradzić. I to akurat w Polsce się dość dobrze udało. To znaczy, Polacy są sprawni w takim obszarze, ja sobie muszę poradzić. Ale poczucie odpowiedzialności za innych bardzo słabe. To też mam takie doświadczenie zupełnie osobiste. Na początku lat 90. ja jestem z pokolenia, które budowało kapitalizm, czyli tego pokolenia, które było dość dobrze wykształcone w 90. roku i buch, nagle przychodzi wolność, kapitalizm, możemy robić co chcemy. Bardzo wielu moich kolegów, którzy byli taką typową uniwersytecką inteligencją, która dawniej by pracowali w instytucie jakimś dowolnym, po prostu poszło do korporacji, założyło swoje własne firmy i tak dalej, i tak dalej. I przyjechał taki francuski dziennikarz, Bernard Guetta, który się spotkał z tymi ludźmi i chciał się spotkać właśnie z tą nową burżuazją polską. Ja znając francuski, przyszedłem też na to spotkanie, żeby tłumaczyć. I rozmawialiśmy i po tym spotkaniu on mi powiedział coś takiego. Słuchaj, cudowni ludzie, bardzo dobrze wykształceni, we Francji nie ma burżuazji tak dobrze wykształconej, inteligentni, mili, jeszcze ładni, bo młodzi, ale ich w ogóle nic nie obchodzi poza nimi samymi. Oni nie mają w ogóle niczego, co by takiej refleksji, że tak naprawdę to, że oni stają się coraz silniejsi społecznie, to jest pewnego rodzaju obowiązek. No, konsekwencje tego moim zdaniem dzisiaj zbieramy. Natomiast to jest, wydaje mi się, właśnie to ja. To znaczy, to tylko że jeden to będzie, nie wiem dlaczego wtedy Grzegorz Sroczyński tam te kury, być może chodziło o folwarczny aspekt polskiej tożsamości, ale w każdym razie tak czy inaczej to chodzi o to, że ja buduję dla mojej rodziny, moje dzieci pojadą na studia do Londynu, ale dalej nie ma. I ten moment upodmiotowienia, o którym mówiłem wcześniej, zwykle jest też wzięciem odpowiedzialności, również za innych w takiej wspólnocie. I tego moim zdaniem w Polsce bardzo brakuje. To jest trochę tak, że na przykład taki mały kraj jak Polska, a nawet taki średni kraj jak Niemcy, tak naprawdę we współczesnym świecie nie ma żadnych szans się upodmiotowić, jeżeli nie będzie działać w jakimś zbiorowym podmiocie. Po prostu, jak pan Zagłowa mówił, wybiorą nas jak ryby z ssaka, jeżeli się nie połączymy. Ale samo postrzeganie się, na przykład takie, jak dominuje w Polsce, to znaczy, że Niemiec, o Jezu, straszny wróg i trzeba tylko się pilnować, żeby tutaj żadnych wpływów niemieckich nie było, powoduje, że potencjalna szansa, jaką jest jakaś forma większej podmiotowości politycznej, jaką stanowi Europy, za chwilę się w ogóle rozsypie. Znaczy nie mówię, że tylko Polska tutaj jest odpowiedzialna, bo myślę, że w wszystkich krajach jest właśnie tego rodzaju konflikt, ale moim zdaniem to właśnie jest dokładnie zafałszowane samopostrzeganie. Znaczy myśl o tym, że Polska może sobie istnieć jako taki autarkiczny, samodzielny kraj, kraik tak naprawdę, pomiędzy Rosją, która właśnie się nastawia na wielką ekspansję, i resztą świata, jest po prostu kompletnym zafałszowaniem samopostrzegania. I umiejętność dostrzegania różnych, na różnych poziomach, bo moim zdaniem to dotyczy też losu indywidualnego, umiejętność, czyli każdego indywidualnego człowieka, zdefiniowania swojego miejsca w świecie, również z historią tego dochodzenia do tego miejsca, jest taką fundamentalną narzędziem tego, żeby dokonywać adekwatnych wyborów wobec tego świata.
Ja mam przygotowane ostatnie. To znaczy przypomniałem sobie o rzeczy, o którą nie zapytałem, a która jest intrygująca dla mnie, mianowicie o tych ludziach niewidzialnych. Tych, taki wątek się pojawia, tych, którzy nie są dostrzegani w świecie. Jest cały fragment książki opisujący właśnie tych wykluczonych, którzy lądują poza sferą symboliczną. Ci niewidzialni, tutaj tak sugerujesz w tej książce, dziś są narodo, ich dzieci są bojówkarzami narodowców. Więc co to jest za kategoria i jak o tym myśleć? Znaczy, to już wiem, bo tak się na początku zacząłem zastanawiać, czy ja napisałem powieść science fiction. Okay. Nie widziałem. Ale chyba nie przekręciłem. Nie, tylko po prostu nie miałem tego skojarzenia. Przede wszystkim wyjaśnię, jak ja rozumiem w ogóle ten proces. To znaczy, industrializacja stalinowska wyciągnęła ludzi ze wsi, bardzo często ludzi z bardzo słabym zasobem kulturowym. No i zrobiła z nich taki, no powiedzmy, proletariat nowochódzki. Przez pewien czas ten proletariat żywił się tą ideologią właśnie takiego radykalnego stalinowskiego komunizmu, no a potem to się wszystko rozsypało i zwykle on już w 60-tych latach, jak wiadomo, wrócił do katolicyzmu. Ale właściwie do końca PRL-u, ogólnie rzecz biorąc, mimo że robotnicy buntowali się przeciwko ustrojowi, to w pewnym sensie buntowali się w imię ideałów tegoż ustroju. Mieli takie poczucie swojej ważności. To, że na skutek wejścia w globalizującą się Europę, czy w ogóle globalizujący się świat w Polsce, okazało się, że nie ma miejsca dla przemysłu i w szczególności robotników wielkoprzemysłowych, spowodowało, że całe te wielkie grupy społeczne znalazły się kompletnie poza tym pierwszym planem politycznym. I mimo tego, że Polska nie jest Afryką subsaharyjską, ani Azją Południowo-Wschodnią i ci ludzie nie zaczęli umierać z głodu z tego powodu, chociaż często są w materialnej biedzie, to na co ja zwróciłem głównie uwagę, to to, że im zabrakło takiego godnościowego uznania. To znaczy takiego momentu, gdzie im się mówi, że są kimś ważnym. I tutaj się odwołałem do bardzo ciekawej teoretycznej pracy jednego z ojców założycieli Konstytucji Amerykańskiej, czy w ogóle państwa amerykańskiego, to chyba Adamsa, który pisał o ludziach ubogich w państwie amerykańskim, bo oni sobie zdawali sprawę, jaki to jest olbrzymi problem, że ludzie ubodzy, jak on to nazywał, i tutaj się pojawia ta niewidzialność. Ich podstawowym problemem jest to, że nie tyle, że ktoś ich gnębi, czy że oni umierają z głodu, bo to nie są ci nędzarze, tylko to są ci, których nikt nie widzi. Że ich podstawowym problemem jest to, że są niewidoczni dla reszty społeczeństwa. I ta niewidoczność jest nie do zniesienia. No i to była ta diagnoza jeszcze z końca XVIII wieku Adamsa. I ja sobie myślę, że to jest podstawowy problem tego rodzaju grup. To są ludzie, którzy na poziomie indywidualnym się czują kompletnie niewidoczni. To znaczy, że nikt ich nie widzi. Oni nie mają żadnego, mówiąc bardziej takimi socjologicznymi kategoriami, nie mają żadnego tak naprawdę miejsca w społeczeństwie. Wejście w radykalne ruchy różnego rodzaju, no akurat w Polsce narodowe, jest sposobem na to, żeby uzyskać widzialność. I to jest widzialność zbiorową. To znaczy uzyskuje się bardzo silną wtedy podmiotowość, mimo tego, że ona często jest oparta też na przestraszeniu innych. Ale niemniej jest to uzyskanie potężnej widzialności. Ogólnie rzecz biorąc, ta refleksja tych ojców założycieli, a w szczególności tego Adamsa, była taka, że jeżeli społeczeństwo pozwala sobie na to, żeby jakąś część wypchnąć właśnie na taki, tego rodzaju margines, ponosi tego dramatyczne potem konsekwencje. Wojna secesyjna w Ameryce była taką konsekwencją w dużym stopniu.
Być może to, co się dzieje teraz w Polsce, jest taką konsekwencją, ale myślę, że to nie dotyczy tylko na przykład Polski współczesnej, ale na przykład tego, jak bardzo świat zachodni wypchnął i nie widział no, tego, co się działo na jego obrzeżach, no, tego, co się na przykład w świecie arabskim działo. I że teraz ponosimy konsekwencje tego właśnie takiego niewidzenia tego świata przez wiele dziesięcioleci. Dziękuję bardzo. Dziękuję za obecność, za rozmowę. Dziękuję Państwu za przyjście.